Witam wszystkich z powrotem na kanale. Moi drodzy 38 odcinek WOD, czyli wiadomości o tankach lub wszystko o tankach jak to woli. Wczoraj miał ukazać się ten odcinek, natomiast zrobię go dzisiaj, ponieważ wczoraj zatrzymały mnie w pracy dość istotne rzeczy i niestety nie mogłem na czas być w domu, żeby zrobić Wam ten odcinek, ale nadrabiamy sobie wszystko dzisiaj. Dobrze, tyle tytułem wstępu. Trzy artykuły ukazały się wczoraj, jak widzicie. Są to artykuły następujące. Jeden traktuje o nowych, nowych w zasadzie kontraktach, nie nowym, tylko nowych, ponieważ są dwa pojazdy. Zaraz sobie do tego przejdziemy. Następny artykuł jest to tryb marsjański. Znowuż nam powraca, także możemy się pobawić, tak jak zwykle, zaprzeczając grawitacji. Na specjalnie przygotowanej mapie, czyli na takiej marsjańskiej, w takiej marsjańskiej scenarii oraz taki tygodniowy overview, czyli to co zawsze nam się ukazuje. Dobrze, przechodząc do pierwszego artykułu. Dwa pojazdy, które doszły do drzewka, czyli do kontraktów. Są odblokowane w tym momencie i y, możemy sobie zacząć robić te pojazdy. Słuchajcie, nie będę się skupiał na pojazdach, ponieważ nie są to nowe pojazdy. Obydwa pojazdy już jakiś czas z nami są, z czego Tusk jest y, bardziej znany, ponieważ jest to dziesiątka light z tym trolem y, nacji, oczywiście Mercenaries. A drugi to jest szósteczka i jest to y, niszczyciel y, czołgów. Dobrze piąteczka przepraszam. E, nie szósteczka. Dobrze. E, odnośnie samych kontraktów, jak zwykle są podzielone na stage'e. W każdym stage'u trzeba coś zrobić po to, aby przejść dalej, więc pozwolicie, że nie będę tutaj się wgłębiał w szczegóły. E, zainteresowanych oczywiście odsyłam do artykułu, tu sobie wszystko znajdziecie. Wspomnę tylko o dacie, czyli kontrakt wystartował wczoraj 28. I kończy się 19 lipca. Jest to na piąteczkę, więc tutaj wymagania oczywiście są dużo, dużo mniejsze niż na e, Tuska. Jeśli chodzi o Tuska, kontrakt wystartował również wczoraj i kończy się 15. E, wydaje mi się, że tu się pomylili. E, listopada? No nie wiem. No, słuchajcie, bardzo długi kontrakt w takim razie, aczkolwiek wymagania tu naprawdę są e, dużo, dużo większe. W tym ostatnim stage bodajże trzeba było uzbierać masę, masę EXPA, dokładnie 780 tysięcy <klima> EXPA. E, nie wiem, czy to jest pomyłka z, tą, e, z tym e, tutaj e, okresem, ponieważ jest to masę, masę czasu. W każdym razie są dwa nowe pojazdy, a w zasadzie dwa nowe kontrakty do zrobienia, także e, jeżeli jesteście zainteresowani, oczywiście Zapraszam i podpiszcie sobie kontrakt. Bo zawsze dodatkowo możemy zyskać jakieś poboczne nagrody. Boostery, nie boostery i inne dobre rzeczy. Dobrze, kolejny artykuł to jest artykuł o tym trybie marsjańskim. Nic nowego, to nam się cyklicznie co jakiś czas, a w zasadzie raz w roku pojawia. No i oczywiście, grając sobie tym tutaj oto pojazdem, a jest to nic innego jak M24 Lunar Chaffi, Tak się właśnie ten pojazd zowie. Będziemy mogli w takiej oto scenerii, jak tutaj widzicie, sobie pograć czołgami, latającymi czołgami, jak widzicie, także wciskając bodajże, ale dobrze pamiętam, hamulec ręczny, kiedyś to tak było, dawno w to nie, się nie bawiłem, czołg przeczy grawitacji, oczywiście nie możecie się rozbić upadając, więc nawet taka zabawa dla, dla dzieci, dla takich mniejszych, że tak powiem, fanów World of Tanks. Yy, oczywiście rozgrywka 7 versus 7. Yy, I po prostu, jeżeli nas zniszczą, możemy się odrodzić, chyba do dwóch razy, o ile dobrze pamiętam. I tutaj macie wszystko, co jest związane z tym trybem. Nie będziemy tutaj też również się w to gryzać, ale wgryzać, ale pobawić się można, czemu nie. Zawsze to jakaś, jakieś oderwanie od tego nas naszego normalnego wota. Dobrze, kolejnym i zarazem ostatnim artykułem jest, co ukaże się w tym tygodniu, i szybciutko sobie do tego przechodzimy. No i mamy. Nowy pojazd premium, plus w drzewku premium odblokowały się kolejne pojazdy, które do tej pory nie były dostępne, a teraz możecie sobie je zakupić. Są challenge eventy, są nowi dowódcy, są kontrakty, dwa nowe, te o których właśnie wspomniałem na Tuska i Long Bomba. Specjalne sprzedaże, tygodniowe sprzedaże, przypomnienia i zapowiedź streamu. Jeśli chodzi o nowe pojazdy, było wczoraj w odcinku dość obszernym Tank Express. Więc nacja Independent, czyli niezależnych, nam się drzewko pojawiło medów w tym trybie. Więc pewnie już się zdążyliście od wczoraj zapoznać z tym drzewkiem. A jeżeli chcecie więcej szczegółów poznać, to oczywiście zapraszam do wczorajszego odcinka Tank Express. Tam sobie bardziej szczegółowo omówiliśmy te pojazdy. Jeśli chodzi o drzewko premium pojawiły się dwa pojazdy, które są odblokowane, możecie je sobie zakupić, jest to FV214 Conqueror MK2, jest to oczywiście pojazd zimnej wojny i w trybie drugiej wojny jest to ósemeczka Charlemagne, jest to heavyk nacji brytyjskiej, więc pojawiły się w drzewku premium, nie mam pojęcia czy ze zniżką czy ze zwykłą ceną, jeszcze nie zaglądałem na drzewko premium. Jeśli chodzi o challenge i eventy jest od wczoraj do 12 lipca jest on track chodzi o pojazdy amerykańskie, czyli jakiekolwiek pojazdy grindujecie, czy to są lighty, medy, ciężary, niszczyciele, czy nawet artyleria, macie dodatkowo 25% expa, żeby ten grind przyspieszyć Premium Bonus 8, również od wczoraj do 12 lipca, to jest kolejna rzecz zdobywamy o 50% więcej expa jeśli chodzi o pojazd, oraz y, srebra grając pojazdami prowadzącymi do Kranwagna, jest to szwedzki ciężar y, 10 poziomu do E50M, jest to metr niemiecki 10 poziomu oraz do radzieckiego 2 263. Więc zdobywamy tutaj, grindując po drodze. Więcej i srebra, i ekspa, i bardzo fajnie. Kolejna rzecz: yy, odważni i wolni challenge od wczoraj do 12 lipca. Yy, więc tutaj yy, było też o tym wczoraj w, Ar w yy, Tank Expressie. Także odsyłam do tego. Krótko mówiąc, yy, będzie można sobie yy, zdobyć, yy, już sobie przychodzimy do tego, żeby wam tutaj pokazać, o co chodzi. Będzie można zdobyć po drodze kilka nagród, między innymi będzie też czołg Grizzly na którym stage'u. Jest to piąteczka oczywiście w, tych barwa, w tej takiej barwie kanadyjskiej. Tutaj jest. W czwartym stage'u jest do, do zdobycia Grizzly, a na końcu będziemy mogli wybrać który z tych trzech pojazdów Chryslera K, T25 lub T26 E4, Freedoma któryś z tych trzech pojazdów spełniając oczywiście te warunki, które tu są podane, a w zasadzie je, trzeba zrobić 1000 uszkodzeń yy, przez 150, 150 razy, czyli yy, musimy rozegrać przynajmniej te 150 bitew, mamy na to dwa tygodnie, i któryś z tych trzech, trzech czołgów powiększy naszą kolekcję lub dostaniecie srebro, jeżeli już je posiadacie. To krótko yy, przypominając o co w tym wszystkim chodzi. Jeśli chodzi o samotnego Wilka Challenge, to yy, chodzi tutaj o yy, zimną wojnę, czyli yy, weszła, weszło nam to drzewko yy, tych pojazdów. Niezależnych więc, w myśl tej zasady, która już kiedyś była, jak czy leopardy wchodziły, czy inne pojazdy, jeżeli gramy właśnie tymi pojazdami, mamy mnożnik do srebra 20, plus 25%, będziemy więcej zarabiać. Natomiast, jeżeli gramy przeciwko tym pojazdom, czyli je niszczymy, również mamy 25% bonusu do srebra. Tak krótko przypominając, o to w tym wszystkim chodzi. Kolejna rzecz, tryb marsjański to już o tym było oczywiście od wczoraj do 5 lipca on będzie trwał. Jeśli chodzi o święto 4 lipca to tutaj mamy podane, że przez cały weekend będzie plus 400% do ekspa. Bardzo fajnie, także proponuję skorzystać, ponieważ jest to bardzo, bardzo dobry bonus. Nowi dowódcy od wczoraj do 9 sierpnia, i tu mamy takich dowódców: tu jest jeden dowódca, tu jest drugi, no i oczywiście pani dowódczyni, więc są nowi 3D dowódcy. Jeżeli ktoś chce sobie zakupić, to oczywiście tutaj macie podane ceny za te pojazdy. Więc zapraszam do sklepu, i też zobaczcie sobie w garażu, w zakładce, dowódców, jak to wygląda. Nowy kontrakt, o tym była mowa. Następnie specjalne, specjalne sprzedaże do 12 lipca czyli już zostało niewiele czasu. Cały czas możecie sobie uzupełnić w swojej kolekcji czołgi T.G.I. Joe. Jeżeli ktoś chce sobie zakupić, to ma jeszcze dwa tygodnie na to, trochę, trochę więcej. Jeśli chodzi o Dzień Niepodległości Kanady, to tutaj macie oczywiście ten artykuł, który już sobie omówiliśmy wczoraj w Tank Expressie. I kolejna rzecz. Dalej przypomnienie, że do 5 lipca jest ciągle w sklepie Premium Adler za 9,99 dolara. I do tego mamy oczywiście 850 sztuk golda. Mamy 3 dni konta premium i mamy 10 posterów razy 1,5 do srebra w sklepie oczywiście Xboxa lub PlayStation. Kolejna rzecz: tygodniowe sprzedaże od wczoraj do 5 lipca. I przyjrzyjmy się, co tutaj są zapaczki tym razem, więc tak w pierwszej partce jest brytyjski, brytyjska siódemka. Jest to ciężar fv 201 a 45 Jest to bardzo szybko plujący pojazd który naprawdę przyładowuje kosmicznie dostał buffa do penetracji z tego co pamiętam dokładnie miał bodajże 175 czy jakąś taką bardzo śmieszną wartość teraz jak widzicie ma 200 na podstawie i 244 na tych pociskach o większej penetracji oczywiście jest to siódemeczko z losowaniem do dziewiątki więc ten pojazd jest w zestawie z kolejnym który tutaj mamy to jest szósteczka Sturm jest to VK3601H 10,5 to jest ta fałeczka, która tak naprawdę nieźle potrafi przysolić. Właśnie ta zobaczcie tutaj uszkodzenia po 350, naprawdę całkiem całkiem niezły fantank jest z tej maszyny. I ten zestaw jest za 3950 sztuk golda. Kolejnym zestawem jest oczywiście Tier 6 rower 237. Jest to nic innego jak ten, właśnie tutaj pojazd. Dokładnie takim samym rozbijamy się w trybie kosmicznym, w tym, o którym wspomniałem w tym odcinku. Więc do zdobycia, do kupienia w zasadzie jest ten oto pojazd. I do tego jest piąteczka Captured Kevin One, czyli to jest ten bardzo zacny pojazd, który jest w tym malowaniu takim białym, z tym takim charakterystycznym. Krzyżem niemieckim jest to przejęty przez Niemców pojazd i właśnie stąd ma też te barwy, i te insygnia i bardzo fajny pojazd, jeden z moich ulubionych na tych niskich tierach. Kiedyś zrobiłem na nim medal Pula, z tego co dobrze pamiętam. Dobrze, więc te dwa pojazdy są za 3410 sztuk Golda. Kolejną paczką jest oczywiście czołg Ninja, czyli Streetswagen S1, niszczyciel szwedzki, nie muszę Wam go przedstawiać. Do tego jest Carnavron Action X, czy Action 10 i jest to szybkoprójka brytyjska. Za 11110 sztuk golda. Dlaczego szybko plujka? Bo moi drodzy, wszystko, co ma mniejszą alfę niż 300, a nazywa się ciężarem, dla mnie to są szybko plujki. Tu macie 230 na strzał, jak widzicie, a przeładunek pewnie będzie bardzo szybki. No i jest 5,6 sekundy bez bayerów, także z bayerami będzie znacznie, znacznie lepiej. W każdym razie ten zestaw tutaj jest oferowany za 11110 sztuk golda. Kolejna rzecz, jeśli chodzi o ten weekly deal, czyli taką tygodniową okazję, to są bostery, jest to razy 3 do pojazdu, jest ich 20 za 840 sztuk golda, jest to zniżka 58%. I zamykając tutaj tą tabelkę, jest taki bundle. to są bostery 20 do srebra razy 2 za 1870 sztuk golda i jest to zniżka 50%. Wszystkie te pojazdy, które tam były wymienione w, tym, w tych bundlach, możecie sobie nabyć osobno w sklepie premium, i są one oznaczone taką naklejką 15% zniżki. Jeśli chodzi o Super Savings, tym razem za 8000 Expa, grając po prostu, zbieramy Expa i odblokowuje nam się za 8000 7 dni. Konta Premium, także bardzo fajnie jest to kolejny raz ukłon w stronę tych, którzy dokupują sobie co jakiś czas dni konta Premium. Za 20 tysięcy Expa będzie to dowódca 3D y, Johnny Gravy y, to jest jeden z tych nowych dowódców, który się pojawił, także będzie ze zniżką 50%. Ja też chyba wczoraj ofertę y, dostałem zakupu, nie pamiętam czego kupiłem, czy nie w każdym razie y, za 20 tysięcy Expa i uwaga, uwaga na samym końcu jest za 40 tysięcy expa. Jest to nic innego jak T-34 w tej wersji Black Edition. Oczywiście są to tak rzadkie czołgi, że miały się już nigdy więcej nie pokazać, a teraz co event rozdają e, czarne czołgi. Ale słuchajcie takie jest mówią jedno robią drugie więc powinniśmy się do tego przyzwyczaić w każdym razie jeśli chodzi o sam pojazd naprawdę jest niezły jest to jedna z moich ulubionych maszyn na ósmym poziomie bez względu na malowanie czy zwykły T34 czy ta wersja Black bo to jest dokładnie to samo z fajnym bonusem do srebra bo 57% z fajną Alfą bo 400 na strzał z niezłą wartością penetracji. Zobaczcie, na Goldzie mamy podczysto podchodzimy, także na pewno będziemy sobie dawać radę. No nie jest to pojazd mobilny, ale za to ma kilka innych atutów, między innymi opuszczanie działa i, i dość dobry pancerz wieży. W każdym razie ten pojazd będzie za połowę ceny, czyli jak tutaj widzicie, jest 14400 sztuk Golda. To ja rozumiem, że on będzie za 7200 do kupienia. Jeżeli jesteście kolekcjonerami lub lubicie grać ciężarami, to bez wątpienia polecam ten pojazd. Dobrze, kolejna rzecz przypomnienie, że są dwa nowe, że ciągle trwają, przepraszam, kontrakty na Sharpshootera i na Hardcase'a. No i oczywiście wchodzą dwa nowe, o czym już wcześniej wspominałem. On track, czyli do 5 lipca już tylko został czas. Yy, grindując sobie yy, tą linię prowadzącą do Testo LT yy, jest cały czas 25% więcej. Yy, taki booster do srebra i do EXPA. Yy, odblokował się pewnie kolejna rzecz w nowej lepszej cenie. Ten tutaj Orochi Oni. Ta premka 8 poziomu o której też wspominaliśmy, więc z zainteresowanych odsyłam do sklepu. Ja kompletnie nie jestem tym czołgiem zainteresowany. Kolejna rzecz: długodystansowiec. Wczoraj zaczął nam się nowy, będzie to on trwał do 5 lipca. Przypominam tylko o co w tym chodzi. Za 75 bitew, w których kończymy w topce 7 zarówno w przegranej jak i w wygranej drużynie. E, oczywiście, jeśli chodzi o EXPA, otrzymujemy losowo którąś z tych trzech kart, a z niej, kto wie, co nam wypadnie. Życzę Wam, oczywiście, samych czołgów premium i sobie też. E, zapowiedź streamu, czyli stream 28, miał miejsce już wczoraj. Natomiast kolejny stream będzie 1 lipca i będzie tam nas witał Tangzosz i oczywiście Pengot. E, także pewnie dowiemy się jakichś nowych, ciekawych rzeczy. Dobrze, moi drodzy, to wszystko, jeśli chodzi o e, te tutaj, takie tygodniowe. Wiadomości, co się ukazało, więc ten odcinek, tak jak mówię, wyjątkowo dzisiaj, a nie wczoraj. No ale słuchajcie, życie życiem, a gra grom, więc czasami trzeba iść na ustępstwa. Dobrze, dziękuję Wam bardzo, że byliście ze mną i zapraszam do, na kolejny odcinek już bardzo niedługo. Trzymajcie się, hej!